Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj w cyklu Historie Wielkich Postaci będę Wam opowiadać o naprawdę niesztampowej osobie. Aktorze z jednej strony uznawanym za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, z drugiej strony takim, który odrzuca zawód, kiedy on mu po prostu nie pasuje. Jest to też postać, która uważana jest przez wiele osób za kontrowersyjną, z tego względu, że nigdy nie gryzie się w język, mówi co ślina mu na język przyniesie, ale nie bez pomyślenia wcześniej, co powiedzieć by chciał, ale fakt taki jest też, że na konsekwencje nie baczy. No bo kto może pozwolić sobie nazwać Stanisława Bareję ojcem zbadziewienia polskiego kina, a Markowi Kondratowi wypominać reklamowanie banku? Na dodatek mieć bardzo bujne życie prywatne, jednocześnie bez ogródek mówiąc o tym, że dzisiejszy show biznes bardzo mu się nie podoba, a sam mierzył się przez wiele lat z problemami, na przykład depresją. Mowa o Krzysztofie Majchrzaku, jednym z najlepszych polskich aktorów i jak już Wam powiedziałam, bardzo intrygującej postaci, więc dzisiaj myślę, że nie muszę Was aż tak bardzo zachęcać do oglądania. Będziecie ciekawi, jak wygląda życiorys tej niezwykle utalentowanej osoby. Zapraszam więc serdecznie, jeśli faktycznie tak jest. Krzysztof Majchrzak urodził się 2 marca 1948 roku w Gdańsku. I jak sam przyznawał, o byciu aktorem nigdy nie marzył. Za to chciał być muzykiem. Był zresztą bardzo uzdolniony, podobnie jak jego młodsza siostra Joanna. Rodzice, dostrzegając to, nieco pchali go w tym kierunku. Marzyli, że będzie pianistą. I on, mimo że chodził do szkoły muzycznej, to jednak trochę jego zainteresowania odbiegały od tego, bo sam chciał trenować kulturystykę i to mu zresztą wyszło. Ale przyznawał, że uznawany był raczej za trudne dziecko. W wywiadach wspominał: ja właściwie nie wiem, jaki byłem. Na pewno rzucałem suchą bułką po klasie. Wybijałem szyby i biłem się. Na pewno tata był co chwila w szkole. Na pewno też założyłem gang poprawiania stopni w dzienniku, mówił w Gazecie Wyborczej. No i faktycznie, jak słyszycie, no, kolegował się z tymi najgroźniejszymi w szkole. Co chwilę był na dywaniku, co chwilę się bił. No i też poprawiał stopnie, bo wolał to niż długotrwałą naukę, ale niestety potem wyszło to na jaw. Ale nie tyle nawet, że nie chciał być aktorem, co z aktorów się mocno nabijał. Pamiętam, że w szkole wymyśliłem grę na pieniądze, w której istotą było trafienie w głowę aktorów ze szkolnego teatrzyku kulką z gazety. Wystawiano Gałczyńskiego. To było dla nas totalne frajerstwo i popelina. Jakiś Gałczyński. Naszym wzorem był wtedy Winnetou, dodawał. Ale faktycznie poszedł tym tropem, który od dziecka miał, studiował wokalistykę i pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, a potem zdecydował się jednak na szkołę teatralną w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studia ukończył w 1974 roku, a debiutował 4 lata wcześniej w telewizyjnym filmie Draka. Po studiach związał się z Teatrem Narodowym. Przez 16 lat także z Teatrem Powszechnym był związany, a od 1991 roku z Teatrem Studio. Ale to właśnie w szkole muzycznej spotkał swoją pierwszą żonę Anię. Miłość to była ogromna, dlatego pan Krzysztof dość szybko zdecydował się na to, by się oświadczyć ukochanej, choć rodzina twierdziła, że jest za młody i powinien poczekać. On czekać nie chciał. Ale niestety po ślubie wytrzymali ze sobą zaledwie kilka miesięcy i się rozwiedli. Doczekali się jednak syna i po 7 latach pan Krzysztof swojej wybrance ponownie zaproponował ślub, a ta ponownie go przyjęła. Bo ich synek Maciek miał iść do szkoły i aktor nie chciał, żeby śmiali się z niego, że rodzice nie mają ślubu. Ale niestety na dobrych chęciach się tu skończyło, bo ponownie po kilku miesiącach ten związek się rozpadł. Co dla aktora było prywatnie bardzo traumatycznym wydarzeniem, bo pochodził z takiego domu, w którym właściwie to nie powinno się wydarzyć. W moim domu rodzinnym o żadnych rozwodach nie mogło być mowy, choć nieraz talerze, siekiery czy piły tarczowe latały gęsto. Jeśli ktoś by mi powiedział, że będę rozwodnikiem i stanę wobec sytuacji niebudzenia się z własnym synem pod jednym dachem, to zabiłbym go, mówił na żywo. Ale winę za rozpad tego związku brał na siebie. Zabiłem naszą miłość nieuważnością, byłem gwałtowny wobec kryzysu i nie grzeszyłem wiernością, mówił potem.
ale przyznawał, że bardzo cierpiał po rozwodzie i bardzo doskwierało mu też to właśnie, że nie widywał syna na co dzień. Natomiast dobrze szło mu, jeżeli chodzi o jego karierę. Pomijając początki kariery, grał epizody w Brunecie Wieczorową Porą czy 40-latku, to szybko zrobiło się o nim głośno. Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawił się w Ziemi Obiecanej. Oprócz stosunkowo licznych występów w filmach telewizyjnych, takich jak Wesołych Świąt czy Końcu Babiego Lata, zawsze brał czynny udział w projektach dla dzieci, na przykład w filmach Jędryki. Ale przełomowych momentów w karierze miał kilka, takich ról, które były zapamiętywane przez wszystkich i na lata. Jedną z takich była aria dla Atlety, gdzie wcielił się we Władka Góralewicza, zapaśnika, występującego w cyrkach. Wtedy krytycy porównywali go do Marlona Brando, choć bardzo często czytałam również, że jest to polski Robert De Niro. Przytaczam wam to zawsze, choć jak dobrze wiecie, troszkę się śmieję z tych porównań, bo my musimy mieć zawsze zachodni odpowiednik. Natomiast pan Krzysztof później zagrał w sumie w ponad 30 filmach i wiele z nich było znaczących. Bardzo ważna jest także wybitna rola w Konopielce, gdzie stworzył tragiczno-komediowy portret chłopa rozdartego między tradycją a fascynacją współczesnym światem. Zagrał także w Golem z Jandą i Walczewskim, w Dalekiej Drodze Przed Nami oraz w serialu Ród Gąsieniców. Ale tak jak wam powiedziałam, to jest aktor, który nigdy nie robi niczego, bo nie chce. Kompromis to nie jest słowo, które pan Krzysztof jakby bardzo szanuje. Uważa, że jeżeli coś mu nie pasuje, to po prostu tego robił nie będzie. I tak samo było z rolami. Nigdy nie brał takich, które mu nie odpowiadały. Ale kiedy już brał rolę, to się w niej ponoć zatracał. Żył tym, co robił i krążyło o tym środowisku legendy, że jest aktorem wybitnym, ale i trudną postacią. Andrzej Grabowski, który pracował z nim na planie Nocy i Dni, wspominał: zgłosiliśmy się jako jeźdźce, ja nigdy wcześniej na koniu nie siedziałem. Wydawało mi się, że to żaden problem. Wsadzili mnie na ogiera i dali jeszcze luzaka, żebym go poprowadził przez cały Kraków. Koń pode mną od razu poszedł w galop, luzaka puściłem i uczepiłem się z całych sił grzywy, byle tylko nie zlecieć. Krzysiek był nieco lepszy ode mnie, no i bardziej ambitny, co mu zostało do dziś. Był tak ambitny, że szkapa pod nim zdechła. Ale nie był to najzdrowszy i najsilniejszy egzemplarz na planie, wspominał. A pan Krzysztof w latach 80. już w zbyt wielu filmach nie zagrał. Właśnie z tego powodu, że bardzo wiele ról odrzucał. Ale wystąpił m.in. w Obi, Oba, Koniec Cywilizacji, Gaga, Chwała Bohaterom, w Yesterday, Siekierezadzie czy w Kuchni Polskiej, a także w VIP-ie Machulskiego. No ale dobrze, tak wam mówię, że jest to kontrowersyjna postać, to pora na jakieś przykłady. O swoich przyjaciołach po fachu, czy też kolegach, może bardziej właściwie by to było, mówi Per Leszcze często. Drażnią go bowiem wywody o aktorstwie. Ludzie dymają aktorstwo. Oni chcą słyszeć, ile panien miałem ostatnio w łóżku, tłumaczył. Raczej odwołując się do tego, że faktycznie ludzi interesuje życie prywatne aktorów równie bardzo jak role, o ile nie bardziej. Zależy od aktora, bo faktycznie jeśli te role są dobitne i wybitne, to bywa, że jest zainteresowanie, ale no, ja sama wiem, że muszę wam tutaj o życiu prywatnym poopowiadać, bo jednak interesuje to bardzo wiele osób. I faktycznie w tym wypadku również, tym bardziej, że kontrowersyjny związek pana Krzysztofa był z znaną dobrze wszystkim aktorką, ale również jako prezenterka i dziennikarka jest znana bardziej pani Anna Nowak-Ibisz. No i oczywiście jako była żona Krzysztofa Ibisza. Była także partnerką pana Krzysztofa. Poznaliście w warszawskim Teatrze Studio. Anna była od niego młodsza o 18 lat, ale właśnie ta siła charakteru, ta bezkompromisowość miała na niej zrobić wielkie wrażenie i pani Anna bardzo starała się, by taki wybuchowy charakter pana Krzysztofa jednak nieco okiełznać i sprawić, by stał się on dobrym materiałem na związek, a może i nawet na męża. Mówiła, że ma wiele wrażliwości, świetnie gra na fortepianie, więc to, że znajomi mieli ją niby ostrzegać przed tym wybuchowym charakterem jej wybranka, nie zrażało jej. Ale w pewnym momencie zrozumiała, że nic z tego nie będzie i opuściła ten związek. W 1993 roku para się rozstała, aktorka wyjechała do Niemiec, gdzie grała w serialu Lindenstraße,
który tam bił rekordy popularności, ale też bardzo na językach była ta para ponownie, kiedy aktorka wróciła do kraju i związała się z synem pana Krzysztofa, Maciejem. Ponoć połączyło ich gorące, ale krótkie uczucie. A pan Krzysztof ponoć nigdy jednak nie narzekał na brak powodzenia. Wciąż otoczony jest przez piękne kobiety, ćwierć wieku młodsze, przywiązane i bardzo kochające. A on, gdy tylko uwiera związek lub przygasa namiętność, zrywa. Potem żałuje, mówi, wiesz, taki jestem niepoprawny, mówiła Agnieszka Lipiec-Wróblewska, reżyserka i przyjaciółka aktora. Natomiast pan Krzysztof na początku obecnego wieku nominowany był kilkukrotnie do Nagrody Orła, m.in. za występ w pornografii, ale także w Amoku. Zagrał też w Quo Vadis, chociaż twierdził, że ta rola bardzo go rozczarowała. Pomyślałem, ten geniusz, wielki filozof kina, mówił o Kawalerowiczu oczywiście, robi film o pierwszych dniach chrześcijaństwa. Wchodzę w to, ale to, co działo się na zdjęciach, wszyscy byli rozluźnieni ze szklaneczką whisky w dłoni, żadnych problemów, poczułem się oszukany. Reżyser przyrzekał, że będziemy się spotykać przez kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć, żeby przedyskutować nasze pomysły. Nie udało się, mówił w gazecie Na Weekend. A w innym wywiadzie przyznawał, że ma jego zdaniem syndrom DD, czyli dymać dyplomację. Bo wielokrotnie nie tylko mówił, co myśli, ale mówił także to, co teoretycznie mogłoby mu zaszkodzić. Tak jak wam powiedziałam we wstępie, oberwało się wielu aktorom za reklamy, na przykład Markowi Kontratowi za to, że gra w reklamie banku. Bogusławowi Lindzie za lenistwo, a Wajdzie za angażowanie się w politykę. Kiedy to obserwuję, to wszystko, całe to agresywne, chamskie lansiarstwo, głupie reklamy, kretyńsko gęgające pogodynków, pogodynki, pełne frazesów, gębę aktorów, którzy nigdy na ekranie nie udowodnili tego, czym z tupetem trąbią w wywiadach tabloidów, ma się ochotę zostać seryjnym mordercą, a potem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku odpocząć w więzieniu, mówił w tygodniku Przegląd, co jednak przy tym, że no, możemy się w dość dużej części tego, co powiedział, zgodzić, jest chyba jednak nieco przegięciem. Ale warto wspomnieć, że zagrał jeszcze w filmie Chopin Pragnienie Miłości, Małopole, czyli Świat, ale potem już nie zainteresowała go żadna rola. Podobno odrzucił aż 32 z nich. Nie miałem szansy na filmową wypowiedź, w której byłbym uczciwym uczestnikiem rozmowy, tłumaczył swoje decyzje. Choć w 1999 roku został laureatem Złotej Kaczki dla najlepszego aktora miesięcznika Film, a także odcisnął swoją dłoń w promenadzie gwiazd w Międzyzdrojach. Ale jedno się nie zmieniło. Pan Krzysztof pozostał twardzielem, ponoć nadal trenuje sztuki walki, jeździ na nartach i krytykuje świat filmowy. Kiedy czytam scenariusz i czuję, że nie mam tam nic ciekawego do powiedzenia, to po co mam tracić czas i energię? Mówiąc otwarcie, często szukam wad konkretnej postaci czy scenariusza, żeby nic nie robić, bo uwielbiam nieróbstwo, mówił w gazeta.pl. A sam poświęcił się nauczaniu na Akademii Teatralnej. Nie mam specjalnej ambicji, żeby być mistrzem, co więcej, nie czuję się czasem wobec nich żadnym pedagogiem. Czuję się człowiekiem, który chce wspólnie odkrywać nowe rzeczy, mówił Przeglądowi. Ale wystąpił w Inland Empire Davida Lyncha w 2006 roku i znowu zdecydował się na 10-letni rozwód z kinem. Podchodzi do swojej pracy w sposób niesamowicie poważny, ale jednocześnie potrafi dobrze bawić się na planie. Wszystko to wydaje się bardzo naturalne, choć jest niesamowitym profesjonalistą w tym, co robił, chwalił go reżyser. A w 2016 roku na ekrany kin wszedł film Las Czwarta Rano, pierwszy, po którym zagrał po przerwie. Nie mam ochoty być takim sługusem korporacji, jakim jest na przykład Kuba Wojewódzki, który w trosce o swoje lansiarskie interesy po prostu wygłupia się w programie, do którego sprasza jakichś statystów za marne grosze, mówił Przekrojowi. Nie muszą nic umieć, żeby być. Nieważne, czy jesteś głupią modelką, głupią pogodynką, czy cienkim dziennikarzyną od wszystkiego i niczego, ważne, że pokazują cię w telewizji, mówił w kolei w rozmowie z twoim stylem. Dodając, że świeżbi go ręka na kilku bubków i karierowiczów. I po raz kolejny wszystko okej, tylko ten poziom agresji jednak troszeczkę jest przerażający dla mnie. Nie wiem jak dla was. Natomiast jak wygląda życie pana Krzysztofa, jak wyglądało w ostatnich latach? Mieszka w Radości pod Warszawą i od lat niestety boryka się z depresją. Jak sam przyznaje, bardzo go też w dzisiejszym świecie medialnym, oprócz tego, co już wam wymieniłam, tych licznych rzeczy, denerwuje także to, jak właśnie podchodzi się do tematu
depresji, bo bardzo się ją trywializuje. Z jednej strony niby dużo się o niej mówi, zwraca się na nią uwagę, bo kiedyś w ogóle tak jakby tej choroby nie było, ona nie istniała w świadomości, ale dziś pan Krzysztof zwraca uwagę faktycznie na to, jak bardzo jest ta choroba przez media jednak spłycana. Pojawia się sezonowo jako depresja jesienna czy wiosenna, tuż obok informacji o 18 sposobach na orgazm kobiety i o tym, jak czyścić dywan skórką odrazowego chleba. Te wszystkie kretyństwa tworzą szum, który sprawia, że tak zwany szary człowiek czuje się osaczony. Od mężczyzn wymaga się na przykład ciała Schwarzeneggera, wrażliwości Chopina, mądrości Einsteina, przemyślności Mefista i dobroci Jezusa. Sam jednak powiedział, że jego depresja nie miała nic wspólnego z tym, co często jest przedstawiane w mediach. Mówił o tym, że zasłaniał zasłony, kładł się i płakał. Ale co by się nie działo, on podkreśla, że bardzo cieszy się z tego, że nie czuje się w żaden sposób wynajmowany za pieniądze. Nie czuje się aktorską prostytutką. Nie chcę nazywać moich wyborów szalenie oryginalnymi. To jest po prostu moja droga, kocham ją i szanuję siebie w tym wszystkim. Nienawidzę lęsiarstwa, mówił w Gazecie Wyborczej. I przykro mi, że tak często znane wielkie nazwiska są osobami, którymi gardzę, ale sam nigdy nie robiłem rzeczy, w które nie wierzę. I dodawał, że tak naprawdę jeśli chodzi o pieniądze, to on bardzo docenia to, co ma i uważa nawet, że nie jest źle. Jestem bogatym mężczyzną, mam 8-cylindrową Hondę, rajdowe Subaru, dom w lesie, bardzo małe oczekiwania, jeśli chodzi o bycie na salonach czy ściankach i w związku z tym nie potrzebuję tyle kasy, ile bezmózgie leszcze i inne ściankowe indywidua. Jakby powiedział Staszek Witkacy, śmiał się w telemagazynie. I ma bardzo dużo czasu na to, by robić to, co naprawdę kocha, czyli uprawiać sporty. Jazda na nartach, boks, siłownie. Przyznaję, że dumą jest jego syn Maciej, który jest operatorem i autorem zdjęć do seriali Komisarz Mama, M jak Miłość czy Poskromienie Złośnicy, filmu Netflixa, który wyszedł w ostatnim czasie. Ja mam tylko taką refleksję po tym wszystkim, że uważam, że naprawdę można iść swoją drogą. Jedyne, co bym tutaj powiedziała, to to, że nie trzeba kogoś pozbawiać głowy, by stać się wyższym, bo od pozbawienia kogoś głowy wyższym nie będziemy nigdy. I myślę, że tylko tyle na ten temat powiem. Natomiast pana Krzysztofa oczywiście podziwiam za jego kreacje aktorskie, bo co jak co i co by o nim nie mówić, jest to postać, która na ekranie robi ogromne wrażenie. Jego gra aktorska zawsze jest bardzo autentyczna i przejmująca i faktycznie żadne ścianki ani żadne medialne obecności do tego nigdy nie były mu potrzebne, by być po prostu rewelacyjnym aktorem. Jedynie możemy żałować, że tak mało gra, ale tu faktycznie może nie jest to wina aktora, a świata, w jakim funkcjonujemy. No cóż, czy tak jest, czy nie? Co sądzicie na temat tej postaci, a także jakie najważniejsze, waszym zdaniem, role pan Krzysztof ma na swoim koncie? Zapraszam was do komentowania, by wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Chętnie je przeczytam. I oczywiście proponujcie, o kim chcielibyście kolejny odcinek. Chętnie go dla was zrobię. A tymczasem do zobaczenia i jeszcze raz dziękuję wam za dziś. Pa!